Siema, siema, z tej strony Adrian, a to jest odcinek pierwszy z serii na życie na polskiej wsi. Znaczy się odcinek drugi, chyba się lekko przejęzyczyłem. Mówiąc o czymś, myślałem o czymś innym, więc... Dzisiaj znowu żniwa, tym razem lecimy w owies z naszym wizonkiem, więc od razu może wsiadamy w niego i lecimy. Uwa, już motowidła włączyłem, ja pierniczę. Tak, i dzisiaj rozpędzono tego nagrywania, jestem już... Dzisiaj nagrywam czwarty odcinek. Pod rząd lecę. Póki mam czas, to nagrywam, nie? Więc od razu z serii na serię, nie? Z banku do banku, jak to jest w tej reklamie. Od razu lecimy na pełnej dzisiaj. Nawet dużo nie przygotowywałem save'a. Od razu lecimy. Właśnie te fejle tutaj, to nie wiem. Ten owies raczej nie będziemy kosili na słomę. Więc od razu sobie może wyłączymy. No i mamy sieczkarni właśnie w tym kombajnie, ale dobra. Jakoś to prze... Uwa, co jest? Uwa, kosi czy nie kosi? Kosi, dobrze. Ty czekaj, bo... Czekaj, ja nawet sprawdzę, czy leci słoma. Nie, nie leci. Dobra, fajnie. Wszystko już wiemy. Bo myślałem, że leci słoma, no ale... No cóż, jednak farming wolał nas wyruchać znowu w dupę. Ja nie wiem, czy to jest właśnie wina moja. To jest wina gry, czy to jest wina ich? Czy to jest z mojej strony, czy to jest ich wina? Ja w sumie nie wiem właśnie, kogo to jest wina. Czy to jest wina mapy też? Nie wiem. Bez przesady chyba, nie? Nie przesadzajmy bardzo, żeby to wina była mapy. Bardziej chyba gry, albo z mojej strony, nie? Bo nie wiem, ale przecież na innych mapach normalnie słoma leci, a tutaj leci trawa. Więc nie wiem, czym to jest spowodowane. No ciężko mi powiedzieć, ale tego owsa tu będzie, bo to nie jest przecież małe pole, nie? Ale dobra, to jest jeden z dłuższych odcinków. Teraz nagrywałem takie po 10 minut. Teraz myślę, że... Pierdolne takie 20 minut fest, odcinek. I czuję, że mnie już gardło boli. Znaczy się... No, napiłbym się czegoś. A nie chcę też odpuszczać was tutaj, żebym poszedł po coś i się napił, nie? Bo jednak trochę trzeba przejść. Nie wiem, powinienem dać radę. Najwyżej jakieś tam survivalowskie warunki będę miał tutaj bez wody wytrzymać. Trochę mi ten kurz jednak laguje, bo ustawiłem sobie wysokie ustawienia. Katuję tego kompa teraz. Ale dobra, musi pracować na siebie, bo póki co na razie jeszcze nie ma nowego. Ale będzie. Nowy komputer się zbliża wielkimi krokami, bo tak sobie pomyślałem, że jednak ten już nie jest taki wydajny. Już będzie 1060, 16 giga RAM-u. No i właśnie myślę nad kartą i chyba się skuszę na tą i5 9400 tej dziewiątej generacji. Tak sobie przetestuję, najwyżej wrócę do tej, co mam teraz. Ale nie, do tej nie mogę wrócić, bo ten komputer zostanie sprzedany, to nie wiem. Najwyżej się tamtą sprzeda i kupi się jakąś taką inną. Ale zaryzykujmy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Trzeba iść z biegiem czasu. Kurwa, trochę mi laguje. To jednak ten kurz jebany. Przecież nie będę poza... Znaczy poza ten też mam lagi. Bo to jednak nagrywanie, jednak już ten komputer na tych wysokich... Bo chciałbym sobie... Bo jak gram na tych średnich, to brzydko to wygląda wszystko. Więc ja wolę już nagrywać w tych 30 fpsach czy coś, ale jednak... Kurde... Żeby to jakoś wyglądało nam, przecież kurwa nie będę grał na średnich ustawieniach, bo to fast brzydko wygląda, naprawdę. No zagrajcie sobie na przykład, jak ktoś gra na najwyższych ustawieniach albo na wysokich, to zagrajcie sobie na średnich i zobaczycie, jak to naprawdę średnio wygląda. Nie wiem, kurde, ten farming teraz jakiś taki super wymagający się stał. Też wina modów oczywiście, nie? Bo też niektóre mają błędy. Zobaczcie, lock nie jest za bardzo czysty. Nie wiem, jak z mapą jest, ogólnie z optymalizacją mapy. Ale sama mapa nie laguje, bo jak sobie pobrałem, znaczy się włączyłem i miałem już bez modów, no to optymalizacja była na najwyższym poziomie. Znaczy się, no nie wiem czy na najwyższym, ale po prostu mi nie lagowała, miałem stałe 60 fpsów, nawet na tych wysokich ustawieniach. No teraz też jest wina modów, bo niektóre mody po prostu wyjebują te errory. Tak, zobaczycie. Sama player kamera jakieś tu, nie? PSI player, flowing, typu... Gdzie był ten error? Nieraz, teraz nie ma erroru. Ale coś tam przedtem wyjebał error. No owiec nawet sypie. Nawet nie wiem czy... Nie, jest na tej mapie skup, więc jakoś to się rozwiniemy.
Znaczy się na tej serii nie będziemy się rozwijać. Na serii 35 hektarów szczęścia tam będziemy się rozwijać. Bo na tej tylko po prostu gram sobie na tych polskich maszynach i testuję te mody. A na tamtej serii będziemy się już rozwijać. Choć no na razie tutaj nagrywam dwa odcinki w tygodniu. Teraz jest jeden, bo za dużo tych nowości weszło i musiałem nagrać. Jakoś coś tutaj poukładać. Ale już normalnie w następnym tygodniu powinno być już tak jak powinno. Czyli po prostu z tej serii już dwa odcinki w tygodniu, a nie tylko jeden. I to jeszcze nie w ten dzień, co powinien być, tylko po prostu jest w sobotę. Czyli macie praktycznie dwa odcinki pod rząd z serii z farminga. To miał taki odpoczynek być, taka odskocznia, ale odskocznię zrobiliśmy teraz w tygodniu, więc w weekendzik macie już, kurwa, jak mnie wkurwiają te FPS-y. Ten komputer. Ja już chcę nowy. Ale na razie nie ma funduszów. Mam na razie 60% kwoty. A drugie mi tyle brakuje, bo ogólnie razem z monitorem wyjdzie mi jakoś chyba 4300 zł, więc to nie jest mała kwota. I tak biorę, znaczy się, no spokojnie, damy radę w wakacje, jeszcze się dołoży tą kwotę. Jakoś jeszcze się przemęczymy, ale już w wakacje zakupujemy nowy komputer. Nie wiem, czy jakiś unboxing zrobić, czy nie, ale to raczej nie ma się czym chwalić. Ten się sprzeda. Myślę, że tysiaka z niego wyciągnę, chociaż wątpię. Nie wiem, ile za niego dałem. One razem z systemem, z Windowsem Home 10. Nie wiem, z tysiaka wyciągnę za niego chyba, nie? Nie wiem. Nie no, jest i 5 6500. Jest GTX 750 chyba, tak? Jest 8 GB RAM-u, dysk 1 tera. No, zasilacz jest słaby, no ale on wyciągnie tutaj. O kurwa, pełny zbiornik mamy. O, żebym pognił ten owiec tutaj. Dobra, wsiadamy w 30 i lecimy na te pole. Praktycznie jeden zbiornik to już jest pełna przyczepa, nie? O, tutaj na przykład mam 60 FPS-ów, 70 nawet. Nie wiem, może ten owiec tak mi laguje. Albo też żniwa. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No tutaj na razie jest 60. No w tamtą stronę mam te maszyny wszystkie. No tutaj znowu mamy 56. No ten owiec też może trochę lagować. Ale w sumie tam nagrywam to dla was, a nie tam. Znaczy się, no kurwa, już mnie te gardło tak boli. Dobra, w czasie jak to będzie się wysypywało, to ja w sumie idę po ten napój jakiś i idę się napić. Dobra, pierwszy lepszy z brzegu. O, od razu lepiej jest. Dobra, jakoś sobie to wysypiemy. Nie no, serio, prawie pełna przyczepa jest. Ta przyczepa też nie jest jakoś super duża. Nie wiem, tej rury na razie nie będziemy chować w sumie. Dobra, odpalamy żniwiarkę i łogi, bo trzeba to skosić na tym odcineczku. Nawet nie mam nie sprawdzam, czy się nagrywa. Tak dzisiaj szybko lecimy z tymi odcineczkami, że nawet nie sprawdzałem, czy się nagrywa. Właśnie mi jaka zrobiłem. Śmiesznie wygląda ta sieczka. Znaczy się sieczka sama, tekstura jest spoko, ale tak śmiesznie wygląda po bizonie. Taki pasek jest, pasek przy pasku. Śmiesznie trochę wygląda, ale no co zrobię? No właśnie, muszę jakąś miniaturkę zrobić. Kurwa, stój. Trzeba jakąś miniaturkę zrobić. Jakąś ładniutką, taką prima sort. Dobra, taka może być w sumie. Jeszcze tam z przyczepami zrobię, to będzie gituwa. Nie no, wolę sobie kosić jednak w środeczku, niż na zewnątrz. Próbuję odblokować telefon jednocześnie patrząc na monitor.
Jakaś taka podzielność uwagi. Sprawdzam sobie liczbę subskrypcji. Jak to teraz na ten moment wygląda? No, 5937, więc na ten moment do 6000 brakuje już naprawdę niewiele. 63 suby. Więc już jesteśmy naprawdę coraz bliżej tej liczby. Myślę, że jak wbijemy w tym tygodniu 6000 subskrypcji, naprawdę będę szczęśliwy. Bo to tydzień będzie się kończył 12 maja, więc naprawdę do tego momentu nie spodziewałem się, że wbijem tyle. Ale trzeba wbić, ponieważ no, na ten miesiąc chciałbym wbić te 6500. Nie wiem, czy to się uda, czy nie. Ale myślę, że się uda, bo mam taki, no, taki film do wrzucenia. Nie wiem, kiedy go zobaczycie. Może w niedzielę teraz, bo w sumie wszyscy są w domu. Takie odcinki przede wszystkim wrzuca się w niedzielę. Najwyżej ucierpi na tym seria... na tym seria z tego, z dziewiętnastki. W sumie dobra, przesuniemy tą serię z 19 na poniedziałek, a w niedzielę wrzucimy ten taki hit na kanale. No, Patryk, nie wiem, czy pozwolił, czy nie, ale dobra, zrobimy. Najwyżej go troszeczkę oszukamy, ale on może też na tym dobrze wyjść. Też może na tym nieźle zarobić. Też dla niego będą też korzyści. Może wróci, może do nie. Nie wiem nawet, co on tam robi. Ale dobra. No dużo już tego pola nie zostało, też dużo trochę już skosiłem. No jakoś 5-6 ton już prawie jest skoszone. No, ktoś jakieś zdjęcia wysłał. Renówki, Michał, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiamy Michała. Ogólnie miałem pozdrowić też ekipę właśnie od tych modyfikacji niewydanych. Czekaj, tylko nie pamiętam, jak oni się nazywali. Ale ja nie pamiętam ników, ale was serdecznie, chłopaki, pozdrawiam. Jak już będę pamiętał wasze niki, to was pozdrowię ponownie. I ponownie. Pozdrawiam właściwie wszystkich widzów tam, kto mnie ogląda, kto dotarł do tego momentu, to usłyszy, kto nie, no to trudno. Ale pozdrawiam tych prawdziwych widzów, którzy piszą te miłe komentarze, pomagają w komentarzach, w sesji komentarzy, też lajkują reakcje, które dodaję na społeczność. Komentują tam, no pozdrawiam przede wszystkim, dziękuję też, że jesteście. Naprawdę motywuję do dalszej pracy. Czemu ja nie pojechałem tak ładnie tutaj, tak zakręcik? Tylko jeszcze muszę cofać i jeszcze raz. Koszę sobie na tempomacie, bo mi jest wygodniej przede wszystkim. Lecimy sobie dookoła, bo czemu nie? Patrzę, kto jechał. Uwa, co się pali na ulicy. 16.37 jest ogólnie jak... Znaczy jak oglądam, jest 17.37, nagrywam. Kurwa, oglądam, nagrywam. A film, się nagrywam wszystko pod rząd, więc tam film macie normalnie w sobotę, tak jak dzisiaj oglądacie sobie. Ja sobie nagrywam co jest dzisiaj? Środa, więc jutro do szkoły idę. Ja dlatego staram się to nagrać tutaj, żeby już nie mieć tam problemów. Bo też nauka, muszę troszeczkę ocenki poprawić, niektóre z niektórych przedmiotów, więc to też się zejdzie. Nie ma co też lekceważyć szkoły i odkładać na drugi koniec, bo YouTube ma być tylko po prostu taką znaczy się odskocznią, nie, ale taką, kurwa, jak to powiedzieć, no, mam to na końcu języka i nie mogę się zebrać do tego. No, on ma cieszyć po prostu, taka odskocznia od życia, troszeczkę się odstresować, tak wychillować. Uwa, teraz mi FPS-y, o, tutaj na F2, a ja klikałem F3. Myślałem, że mi się FPS-y zbugowały. Uwa, ale tak czuję, jakby się przycinało coś, nie wiem, czy to jest też wina komputera, czy monitora. Uwa, już co się dzieje z tym. Bo ogólnie nagrywam OBS-em, OBS nie jest takim złym programem. Dobrze ze mną współpracuje, ani razu mi podczas nagrywania nie wyjebał jeszcze. Tak jak na przykład Action, czy jakieś inne programy, co wyjebują co nagrywanie czasem. A OBS mnie jeszcze nigdy nie zawiódł, więc ja korzystam, póki jest, znaczy się, darmowy na pewno będzie. A jak nie, to i tak mam zainstalowanego, hehehe. Albo się pirata pobierze. Uła, za darmo, Polaki. W ogóle, jeśli ktoś się interesuje sportem, to co zrobiła wczoraj Barcelona, jak ja nagrywam. Uwa, to trochę późno. Ale co zrobiła Barcelona we wtorek, to jest masakra. Wygrywając 3-0. W pierwszym meczu przejebać, kurwa, na wyjeździe 4-0 w dupę. I to jeszcze, kurwa, w takim chujowym stylu, że masakra. Ja rozumiem, jakby przegrali, ale oni grali, ale oni, kurwa, stali jak kołki. Czwarta bramka to w ogóle to pokazuje, jak, kurwa,
Origi to wbił do bramki, po prostu Ter Stegen stał, obrona stała, po prostu podał z tego różnego i po prostu wbił to do bramki. Nie no, tego meczu po prostu nie dało się na trzeźwo oglądać, bo na przykład kibice Barcelony, to ja nie wiem, co oni tam w ogóle sobie teraz myślą, co mają w głowach, naprawdę jakaś żałoba w domu albo coś. Ja to jestem kibicem United, więc mam to wyjebane w ogóle całkowicie na ten, na to, co się dzieje, bo no United mnie już przyzwyczaiło do tego, więc co ja będę dużo mówić. Niektóre kluby przyzwyczajają do pewnych rzeczy. Zaraz muszę podjechać tą 30 tutaj. Więc przelecę. To taki średnio brzmi. Przejdę się. No wiecie, co można przelecieć, nie? Hehehe, zboczuszek, nie? Co tu jest napisane w ogóle? Po tym, jak Barcelona pokonała Liverpool 3-0 w pierwszym meczu, dziennikarz zapytał Arturo Vidala. Liverpool powróci w drugim spotkaniu? Arturo Vidal odpowiedział. Przekażę moje lewe jądro, jeśli Liverpool się zakwalifikuje, a prawe dla fanów Realu Madryt, którzy ich wspierali. No to czekamy. No to pan koleżka się lekko wkopał. Kurde. No ale co ja mogę powiedzieć? No nikt się nie spodziewał takiego rezultatu. Bo pierwszy mecz pokazał, że jednak Liverpool trochę kiepsko się czuje na Camp Nou. Ale drugi mecz pokazał, jak Barcelona gra kiepsko na Anfield. Naprawdę masakra, co się stało w tym meczu, to ja dalej nie wierzę, co się stało. Naprawdę. No kibice Barcelony przejdą teraz ciężki okres. Ja właściwie też myślałem, że no Liverpool nie ma szans, nie? Kto myślał o tym, że Liverpool ma szansę? Ale dzisiaj środa nagrywam, więc jestem z Ajaxem. Kurwa, jak Ajax wygrali Ligę Mistrzów, to ja będę kibicował im. Tylko boję się, że jak zacznę kibicować, to te wszystkie gwiazdy, które ja znam, De Ligt, Ziyech, czy ten, jak on się tam nazywa, ten młody 19-latek, kurde, jak on ich tam kręcił, ten co tam ćpa co przed meczem, ale to są kozaki właściwie, wszystkich, które tam w większości znam. To są naprawdę dobrzy gracze, pokazują w tym sezonie, no przecież półfinał Ligi Mistrzów dla Ajaxu, to kto by powiedział, że Ajax będzie w półfinale Ligi Mistrzów? No nikt by nie powiedział, bo no nie wiem, kto by powiedział, że Ajax będzie w lidze w półfinale Ligi Mistrzów? No niepojęte. Nawet nie wiem, jakim tam w Eredivisie w ogóle idzie. Też nie mogę teraz sprawdzić, znaczy ja spróbuję sprawdzić, jak tam Ajaxowi w Eredivisie idzie. Bo to też nie jest jakaś topowa liga. Nie ma tam żadnych dobrych drużyn. Eindhoven, ten Feyenoord, Rotterdam, Ajax, Amsterdam, no to są główne drużyny w tej lidze. Ja się tam Utrecht znam, ale to naprawdę no nie jest topowa liga. Taka jak na przykład Premier League, hiszpańska liga, czy Bundesliga nawet, czy też włoska. A, miałem sprawdzić, dobra, już sprawdzam, jak tam Ajaxowi w Eredivisie idzie. Dobra, nawet prosto pojechałem. Jak tutaj tabela wygląda? Chcę sprawdzić tabelę. Chyba będę musiał wpisać tabela. O, jest od razu, pokazuje mi się. Pierwszy jest Ajax, 80 punktów. I PSV ma 80 punktów, czyli jest walka do końca, jednym słowem mówiąc. Nie wiem, czy się Ajax nie wykolei teraz tą Ligą Mistrzów, bo jednak Liga Mistrzów jest chyba trochę ważniejsza niż Liga. Jest Feyenoord na 62 miejscu, Ajax, AZ Altkart, kojarzę nazwę, ale nie mogę sobie jej skojarzyć. No i ten Utrecht na 5 miejscu. No i tu nie ma lepszych drużyn. No to są taka odległa, te dwie właśnie się toczą tutaj między PSV a Ajaxem, te wszystkie bitwy, te wojny o tą Eredivisie. No bo to nie jest taka kluczowa, topowa liga, jak już mówiłem, więc nie będę się powtarzał, a my już skończyliśmy owies dzisiaj mucić. Trochę jeszcze zostanie w zbiorniku, no bo nasza przyczepka już jest pełno, dobra. Ja sobie zjadę tymi maszynkami poza już odcineczkiem. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, zostawcie łapkę w górę, suba. Ja wam szybne serduszko. No, do zobaczenia w następnych odcinkach. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.